rozruba! Zarczycie jak wamy! Zobaczmy, no, kto się wziął za łapę! Go! Nie marnujmy czasu! Pora na kolejną walkę ćwierćfinałową! Tym razem do boju staną świątobliwy wojownik Inosa, paladyn Ingmar! Zaś jego przeciwnikiem będzie były skazaniec, silny niczym wół, Gor! Walka. Najpierw zamierzam porządnie się najeść. Nie wygląda mi to na typową strategię orków. Pokaż mu! Dalej! Co to siły? Pokaż mu! Trzymaj! Niech ma, czego chciał! Pokaż mu! Tak, trzymaj! Pokaż mu! Tak, trzymaj! Pokaż mu! Pokaż mu! Dołóż mu! Pokaż mu! Tak, trzymaj! Masz całe siły! Tak to się powinno robić! I o to chodzi! Daj z siebie wszystko! Mocniej! Mocniej! No, dołóż mu! Tak, trzymaj! No, dalej! Tak, dobrze, tak! Niech ma, czego chciał. No, dalej! Załatw go! Daj z siebie wszystko! No, dalej! Załatw go! No, dalej! I o to chodzi! Uderz go! Z siebie wszystko! Nie przestawaj! Nie przestawaj! Tak, trzymaj! Pokaż mu! Niech ma, czego chciał! I o to chodzi! Pokaż mu! Mocniej, mocniej! Mocniej, mocniej! Pokaż mu! Mocniej, mocniej! Pokaż mu wszystko! Dołóż mu! Pokaż mu! Na co czekasz? Mocniej, mocniej! Całkiem nie. Dobrze, że masz przy sobie przynajmniej trochę złota. O, moja głowa. O jasna cholera!
Po jednej z najbardziej wyrównanych i zaciętych walk w historii Gothic Wars, Gorn zdołał powalić na ziemię Ingmara i zapewnić sobie zaszczytne miejsce w półfinale, gdzie stanie do walki z Mario. Tymczasem już jutro zobaczymy bratobójczy pojedynek reprezentantów Zakonu Paladynów. Albrecht rzuci bowiem wyzwanie swojemu przełożonemu, Lordowi Hagenowi, w starciu o awans do najlepszej czwórki turnieju. Czy Hagen udowodni swą wyższość nad Albrechtem? Przekonamy się niebawem.